Witam wszystkich bardzo serdecznie w 10. odcinku rozgrywania końcówki 4 kiery, 4 piki. Mówię ja, Piotr Kaczorowski, arcymistrz kosmiczny ze wskaźnikiem klasyfikacyjnym 333. 333 to bardzo porządny wskaźnik. Gramy sobie. Jak do tego doszło? Z lewej kier, partner pas, z prawej dwa kier. My policzyliśmy lewy, mamy 7 pikowych, 2 asy to 9. Rzuciliśmy 4 piki, licząc, że partner coś nam doda. Gdy zobaczyliśmy stolik, okazało się, że w treflach nie weźmiemy lewy dodatkowej, w karach nie. Że partner ma szansę wziąć czwartego kiera. I do tych czwartego kiera trzeba dojść pikami. Szczęśliwie dziesiątka, dziewiątka, ósemka są starsze od naszej siódemki, szóstki, czwórki, więc te karty, te trzy, są na wagę złota. Nie możemy ich używać. Dlatego tu zwracamy uwagę, że trójka spada na króla kierce, dla nas korzystne. Przebijamy asem, żeby to było czytelne. I przechodzimy pikiem na stół, czyli ściągamy przeciwnikom atuty, stosując komunikację ze stołem. Wzięliśmy lewe, mamy ich dwie, zagrywamy waleta kier i wyrzucamy karo lub trefla. Wszystko jedno. Wyrzucamy karo, przeciwnik bierze asem kier i wyrabia lewy treflowe. Ten podkłada króla. My nie czekamy, bijemy. Przechodzimy pikiem do stołu i kolejny raz zagrywamy w kiera. Tym razem, ponieważ kontrolujemy kara, wyrzucamy trefla. Gdybyśmy wyrzucili karo, to stracilibyśmy dwie lewy treflowe. Wyrzucamy trefla, przeciwnik bierze, zabiera swoje lewy treflowe, ale zabrał tylko jedną. Próbuję zabrać drugą lewę treflową, ale my jesteśmy czujni i czym przebijamy? Czym przebijamy? Oczywiście figurą. Figurą, bo siódemeczka potrzebna jest nam, żeby wziąć, przejść do stołu ósemką. Nakiera wyrzucić przegrywające karo i pokazać rączki. Mamy 3 lewy i 7 to 10. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Powróćmy do rozdania. Przyjrzyjmy się wyraźnie. Dostaliśmy naturalny, ale bardzo sprzyjający wis, bo musimy w kiery zagrać 4 razy. 3 razy, żeby wytrącić figury przeciwnika i 4 raz, żeby odegrać kiera. Przeciwnik nam pomógł. Licytacja jest prawidłowa, ponieważ zalicytowaliśmy do jednej lewy u partnera. Możemy się tej jednej lewki spodziewać. Tu nie ma czystej lewki. Okazuje się, że czwarty walet kier, a przeciwnik może mieć 4 kiery. Znaczy partner przeciwnik, no w tym wypadku prawie przeciwnik, może mieć 4 kiery. I ten walet dziesiątką, dziewiątką i trójką na wagę złota. I te trzy karty na komunikację. Tu dlatego bardzo ważna rzecz, żeby zachować komunikację, musimy zachować siódemkę, szóstkę, czwórkę. I jeszcze jedna rzecz. Nie możemy ściągnąć atutów, bo każde zagranie w atut jest dojściem do stołu. W powiście w kiera pierwsze okrążenie, bijemy, przechodzimy małym pikiem pierwszym, drugie okrążenie kiera, coś tam wychodzi, bijemy, przechodzimy drugi raz pikiem, trzecie okrążenie kiera, coś tam wychodzi, bijemy dużym atutem, przechodzimy ostatnim pikiem i odgrywamy kiera. I oczywiście jeszcze mała rzecz, że jak wyrzucimy trefla i przeciwnik zaatakuje kara, to potem wyrzucamy karo do kolejnego kiera, bo kolor karowy będziemy
kontrolować. Bardzo ładne rozdanie. Zachęcam do wsparcia naszego kanału bezpośrednio na konto fundacji, które jest pod filmem, bądź pośrednio poprzez zrzutkę. To też trafię na to same konto, tylko tam można zapłacić kartą, przelewą. Jest to takie półautomatyczne. Dziękuję wszystkim za uwagę.